Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na seminarium dedykowanemu dniowi Statystyki Polski, który przyszedł 9 marca. To się przesunęło w czasie, dlatego damy ten, ale to jest wyraźnie adresowane do tej wielkiej rocznicy. Dzisiejszy temat, który chodził, można tak powiedzieć, chodził za mną od kilkunastu lat, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jaką moglibyśmy sobie wyobrazić, mianowicie to jest historia współczesna usług. 1989-2016. Dlatego, że to jest historia żywa, otwarta, tworząca się i co najważniejsze dla mnie, podejrzewam także, że dla pana profesora Olejnickiego, historia, której spora część uczestników jest także tutaj na sali. W związku z tym do tego, że to potem wrócimy. Spotkanie składa się z dwóch części. Pierwsza jest to 89-2016 prezentowana przeze mnie. Jest to głównie kalendarium wydarzeń i to jest pierwszy etap. Druga część, o którą bardzo prosiłem pana profesora Olejnickiego ze względu na jego rolę, udział w całym procesie kształtowania Urzędu Statystycznego nie tylko w latach 89-2016, ale i wcześniejszych, jak sobie wyobraża statystykę w najbliższym czasie, za 5, 10, 15 lat. Wszystkie nasze wystąpienia, pamiętacie, mają charakter autorski. To, co w nich jest zawarte, jest na odpowiedzialność autorów. To jest pozbawione, praktycznie pozbawione moje, w każdym razie na tym etapie pracy, moje wystąpienie jest pozbawione personalnych odniesień. Chociaż w niektórych przypadkach nie da się tego ominąć. Mottem tego spotkania jest to, co jest u dołu po lewej stronie. Poznaj fakty i pisz jak było. Poznaj fakty to jest pół biedy. Pisz jak było, to jest dopiero problem. W związku z tym, nim przystąpię do prezentacji tej informacji, którą przygotowałem. Ona jest z natury rzeczy, ze względu na charakter takiego spotkania. Ona jest bardzo syntetyczna, do niektórych rzeczy wrócimy w najbliższym czasie. Jeżeli będzie taka możliwość i potrzeba, pełna wersja tego opisu, to jest sporo stron, może być gotowa gdzieś mniej więcej na sierpień, wrzesień tego roku. Nim przystąpimy do spotkania, chciałem serdecznie powitać dwóch kreatorów tej historii GUS-u. Pana profesora Kordosa, którego on zdaje się jest jednym z współsprawców zapowiedzi transformacji w statystyce. I pana doktora Paradysza, który był i jest do tej pory aktywnym uczestnikiem tych zjawisk, procesów statystycznych, a także wiceprezesa GUS-u swego czasu, dyrektora departamentu, redaktora Naczelnego Wiadomości Statystycznych. Mam nadzieję, że koleżanki i koledzy w GUS-ach będą mieli możliwość poznania czegoś, czego do tej pory nie mieli. Idea jest w ogóle prosta. Chciałem przedstawić to, co się działo. Chciałem wyróżnić te ważniejsze rzeczy, które w statystyce się zdarzyły. Chciałem zdefiniować wyraźnie, bo mam taką koncepcję, taką wizję, te momenty przełomowe. To, co ja chcę powiedzieć, to jest, po angielsku to ładnie brzmi, po polsku to jest tak, naoczny świadek wydarzeń, który czynnie w tym uczestniczył. Aż nadto czynny, można by powiedzieć, jeśli chodzi o moją biografię. 44 lata w statystyce, od marca 1968 roku, kiedy rozpędzono w ogóle połowę socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Ja się znalazłem nagle, 1 czerwca 1968 roku w GUS-ie i od tej pory, po gruntownym, głębokim, niekoniecznie odznajomionym zakochaniu się statystyce, już w tej statystyce zostałem. Mimo że te losy moje osobiste były tutaj dosyć złożone i one wielokrotnie miały takie dramatyczne zakręty. I ostatnia rzecz, która jest jakby osobista, mam licencję autora. Chcę wyróżnić pięć postaci, które są w moim przekonaniu były kluczowe dla transformacji w polskiej statystyce lat 89-2016. Transformacja w statystyce, proszę Państwa, się zaczęła nie w 89 roku, a w 83.
Głęboki przełom nastąpił w latach 89-95 i to jest z tym, że poprzedziły to pierwszy podokres taki, to jest 89-91, drugi to jest okres ten przejściowy 91-92, o którym żadnych informacji, w żadnym opracowaniu, oficjalnym i nieoficjalnym, GUS-u nie ma ani słowa. Był taki okres, był taki prezes, była taka kadencja i nie ma żadnych informacji. I trzeci, moim zdaniem, jeden z najważniejszych w historii statystyki, to jest okres 92-95. Drugi, następny etap to jest, kiedy jesteśmy między 96 a 2004 rokiem, czyli w drodze do akcesji. I trzeci pytanie prowokacyjne, autorskie. Rozwój, stabilizacja czy regres w latach 2004-2016. Podsumowanie to jest właśnie te pięć postaci. Ja mam historię statystyki, ja mocno w tym siedzę, historię statystyki tak w ogóle, że w 2018 roku powstanie Głównego Urzędu Statystycznego wyprzedziło o parę miesięcy uzyskanie niepodległości. Zwróćcie uwagę, transformacja w statystyce się zaczęła nie w 1989 roku, tylko w 1983, w momencie, kiedy profesor Kordos wrócił z Etiopii i uruchomiliśmy zintegrowany system danych gospodarstw domowych. Mało, GUS do tej pory takiej rzeczy nie robił. Myśmy robili 4 badania reprezentacyjne rocznie plus budżety. To był w ogóle niezwykły wyczyn. Z tego te 42 badania, 100 kilkadziesiąt publikacji, uczestnictwo w programie profesora Czajki, to były niesamowite. Druga rzecz, wtedy po raz pierwszy pojawiło się opracowanie niezwykłe zupełnie. Mianowicie warunki życia ludności 81-85 w 1996 roku. Publikacja, która w ciągu kilku tygodni, chyba 6 tygodni, zrobiła niesamowitą karierę. Był nakład 200 egzemplarzy, potem 500, potem 1000, potem 10 tysięcy. Bo, i to jest, ten cały aparat partyjny zapoznał się z rzeczywistością społeczną dokładnie. Drukowano na kolejnych etapach, najpierw dla członków sekretariatu, potem członków plenu, potem komitetu wojewódzkiego, a potem w ogóle dla aparatu partyjnego. Ludzie to wszyscy czytali. To był pierwszy przypadek, kiedy użyliśmy pojęcia, które jest dzisiaj dezawuowane, powszechne, nadużywane, pojęcia bieda. Nie niedobory, nie niskie dochody, po prostu wprost otwartym tekstem. I wtedy powstało zjawisko niezwykłe zupełnie. To był dowód na spłaszczenie sytuacji w społeczeństwie polskim. Było 3,5% ludzi, których obiektywnie według twardych wskaźników mieliśmy. I to, co się stało przez cały okres, od 1989 do 2016 roku, GUS się rozwijał w dwóch różnych warstwach. Pierwsza warstwa to była taka, to profesor Oleński to nazywa, produkcja musi iść. Wszyscy prezesie to nazywa. Otóż GUS nieustająco, konsekwentnie prowadził produkcję. Lepszą, gorszą były badania, programy, wyniki, publikacje, informacje, wskaźniki. I w tym zakresie ani jednego roku nie było takiego, żeby się coś zakłóciło, żeby ktoś to przerwał. Jest druga warstwa, która jest znacznie bardziej skomplikowana i niezwykle trudna do interpretacji. Mianowicie to jest warstwa kadencyjna. Próbowałem obejść pojęcie polityka, czy politycy, czy władza w statystyce. Nie da się ukryć, że od 1989 roku, w momencie mianowania pierwszego profesora w okresie transformacji, do GUS-u weszli politycy. To decyzje polityczne zadecydowały, kto jest prezesem i kto przestaje być prezesem i jak długo trwa jego kadencja i co z tego wynika. Konsekwencje się to powtarzało, niezależnie od tego, że statystyka krok po kroku przybliżała się do Europy i do świata i to trzeba powiedzieć niezwykle konsekwentnie. Przekształcenia organizacyjne, które są dalszym etapem, są dosyć zaskakujące. Przez całe te 26 lat nieustające jakieś komórki łączono albo dzielono. Merytorycznie to niczego nie zmieniało. W tym okresie, na przykład w zakresie informacji, był Departament Udostępniania Informacji. Departament Udostępniania Informacji i Wydawnictw. Biuro Informacji i Wydawnictw i to jest tam Departament Udostępniania Informacji. Były raz ceny były z czymś, raz były osobno. Produkcja przemysłowa raz była razem, raz była z przedsiębiorstwami. Demografia ostatnio jest w zatrudnieniu, znaczy w rynku pracy.
było wiele lat tak, że demografia była, te różne kierunkowe zmiany miały wszelkie cechy takich rozwiązań strukturalnych. Druga rzecz, którą niedawno przy pomocy moich współpracowników żeśmy ustalili, niezwykle interesująca. Od 1988 rok to była ustawa, powiedziałbym, czyszcząca. Znaczy wszystko, co pachniało realnym socjalizmem, zostało wykasowane z ustawy. W istocie ta ustawa niczego nie zmieniła, bo ona dosyć dokładnie przypominała to, co zrobiliśmy na jesieni 81 roku, a co o dziwo władza w 82 roku zatwierdziła. To była ta ustawa 82 roku. Był to projekt Komisji Zakładowej Solidarności. I od 89 do 95 roku nie było ustawy. I potem lawinowo kilkanaście ustaw modernizujących. Jest taki, jak taki tekst ustawy ujednolicony, to jest z jesieni 2015 roku. Gdybyście zobaczyli ten tekst, to w tym tekście czerwonego, czyli poprawek, jest więcej niż tekstu oryginalnego. I co najważniejsze, zmiany są znacznie głębsze niż ktokolwiek sobie wyobraża. Ale kto się zastanawiał w sierpniu 2015 roku wobec tego, co tam się wtedy działo, nad ustawą o statystyce. Ludzie mieli znacznie poważniejsze problemy. Te zmiany kierownicze, które miały istotne znaczenie dla funkcjonowania urzędu jako biura i urzędu jako zespołu kierowniczego ogromnej sieci statystyki w terenie, mają istotny wpływ, zawsze miały istotny wpływ, mają istotny wpływ na to, jak statystyka funkcjonuje. Chociaż nie zakłóciły tego podstawowego procesu, to trzeba uczciwie powiedzieć. Nie zakłóciły, no, natomiast jednak mają wpływ, ponieważ każdy prezes to jest osobowość. Każdy prezes to jest koncepcja, zespół, biuro, ludzi, współpracowników, adoratorów, wrogów, jawnych, wrogów cichych. Zawsze to funkcjonuje. Tak funkcjonuje środowisko urzędnicze i to właśnie niestety mam takie wrażenie, przepraszam, jest to mój indywidualny pogląd, że staliśmy się częścią tego zespołu urzędów politycznych. To jest istotny problem, dlatego że to, co się odbija, wylatuje w gusie wróblem, to w usach odbija się wołem. Dlatego że tak naprawdę statystyka się realizuje w wojewódzkich urzędach, urzędach statystycznych województwa. Coś się stało w statystyce, nie wiem, czy po 2004, czy po 2006, czy po 2010, narastające opóźnienia w systemie opracowania. Świat się rozwija, Polska się rozwija, informatyka bardzo ubłyskiem, zasób informacyjny, który jest w obiegu publicznym, jest ogromny. Ogromne jest zapotrzebowanie instytucji, urzędów i ludzi, grup władzy, którzy tym zarządzają. Banki, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Każdy z nich potrzebuje informacji. Jeżeli proces opracowywania w GUS-ie się opóźniał, automatycznie oni tworzyli własny system. W tej chwili GUS funkcjonuje w sytuacji ogromnej autonomizacji kilkunastu systemów informacyjnych, na które ma tylko częściowy, bądź w ogóle nie ma wpływu. Powtarzam ciągle, że to są opinie autorskie. Ten okres 83-88 był bardzo ciekawy, dlatego że niezależnie od tych gorset politycznych, który wtedy zaistniał, bardzo się rozluźnił. Partia i rząd był zajęty zarządzaniem głównie zresztą ekonomią, mało się koncentrując, nie panując już właśnie nad procesami społecznymi. Efekt był tego taki, że bardzo się ożywiły kontakty ze światem, szczególnie jeśli chodzi o środowisko. Ogromnie dużo to było związane z profesorem Kordosem i jego powrotem, ale także z działalnością profesora Oleńskiego, jego kontaktami zewnętrznymi, z działalnością profesora Zienkowskiego, ale także, co jest zresztą najważniejsze, także z działalnością pana profesora Sadowskiego, który nas przenieńczył właściwie, przeniósł nas przez okres 81-89. Gdyby nie profesor Sadowski, pewno inaczej byśmy wyglądali. Nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, on jak ojciec albo jak niańka przeniósł tą całą statystykę i jemu zawdzięczamy ogromne ożywienie intelektualne. To zresztą spowodowało bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ jeszcze do połowy lat 90. kluczową rolę odgrywali ludzie, którzy zostali ukształtowani w latach 60., 70. i 80.
kiedy zrekonstruowałem przesłanki programowe, które podpisał profesor Oleński w 93 roku, to jedynym człowiekiem po transformacji był prezes, który podpisał przedmowę. Reszta to byli ludzie, którzy zostali ukształtowani. Ale program, który oni zaprezentowali wtedy, był niesamowity, bo to był program 95 roku, współczesnej Europy. O warunkach, o zintegrowanym systemie badań gospodarstw domowych ja mówiłem, ale to trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę. Myśmy robili 4 badania reprezentacyjne, próby od 5, od 3 do 6 tysięcy gospodarstw domowych i to było tak, że od 3 do 6 miesięcy po zakończeniu badania ukazywały się wyniki. Jednocześnie były robione budżety i bez żadnego, też się ukazywały wyniki. Jednocześnie była robiona statystyka gospodarcza. Tam jest jedna publikacja, ja się nią bardzo szczycę, bo to jest jedna z niewielu publikacji, które były badań, które były adresowane bezpośrednio do kraju poza miastem, to znaczy do wsi. Warunki życia i potrzeby młodzieży w 1986 roku wywołały ogromną konsternację w aparacie partyjno-wiejskim i partyjno-partyjnym, czy partyjno-państwowym, dlatego że tam wyszło coś, co dzisiaj jest faktem, mianowicie wieś i młodzież i ludzie są przywiązani do ziemi, będą walczyć o swoje. I walczą do dzisiaj, w związku z tym ten okres przedtransformacyjny zakończyła ustawa z 1988 roku. Bezpieczna, wygodna, bez gruntownych zmian, nic się nie działo, ale ona wyraźnie nawiązywała do tego projektu solidarnościowego. Dla lat 80. ogromną rolę odegrało to, że nie spętany gorsetem instytucjonalnym, urzędowym, Polskie Towarzystwo Statystyczne uruchomiło Biuro Badań i Analiz Statystycznych. Myśmy wykonywali 6-8 badań rocznie, gigantyczną pracę, tak długo jak długo nie zdenerwowaliśmy któregoś z kolejnych prezesów GUS-u, to prowadziliśmy te badania nieograniczone, bo myśmy mieli ogromną przewagę. Myśmy byli wewnątrz statystyki. Czyli myśmy nie musieli mieć warunków ochronnych, takich tajemnica, dostęp do danych itd. itd. To zresztą bardzo było stymulujące, w latach późniejszych spowodowało to nawet próby dezawuowania PPS-u albo dezawuowania wyników badań PPS-u na początku XXI wieku. Były nawet próby oddawania nas do sądu albo próba kwestionowania wyników tego badania. W tym okresie profesor Sadowski zrobił coś, co rzeczywiście dla statystyki, dla przyszłości statystyki okazało się niezwykle ważne. Mianowicie on ogromny nacisk położył. On był człowiekiem ugodowym, niewojowniczym, ale on miał, to był profesor, uczony, autor podręczników, dobry nauczyciel i dobry dydaktyk. I profesor nas przede wszystkim uczył, zmusił ludzi do tego, żeby się zaczęli uczyć metodologii, żeby się zaczęli uczyć. Wrócił do ekonometrii, wrócił do rachunków ekonomicznych, ogromną wagę przywiązał, popierał bardzo te prace z NBSE nad rachunkami narodowymi, czyli jednym słowem, chyba właściwie położył na spółkę z profesorem Kordosem, położył podwaliny pod tą transformację. W tym okresie GUS wchodząc w transformację, czyli w lata, koniec lat 80., początek 90., dostał kapitał jak w banku. Od połowy lat 70. pracował OBRS, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki, w którym pracował profesor Oleński. Klasyfikacje, definicje i różnego rodzaju systemy pojęciowe myśmy właśnie dostali w pakiecie, bo to było, OBRS pracował potem z malejącą rolą do 97 roku, ale to, że w 89 roku mogliśmy zacząć od razu transformację z klasyfikacjami, to było efekt tego, co się stało w OBRS-ie. I ostatnia sprawa niezwykle istotna, mało kto pamięta, że w sierpniu 1988 roku Główny Urząd Statystyczny jako jeden z pierwszych z demoludów uruchomił badania cen detalicznych. Powstał Departament Cen kierowany przez Tadeusza Toczyńskiego, ówczesnego dyrektora departamentu, późniejszego wiceprezesa, późniejszego prezesa. To było niezwykle istotne, dlatego że to pozwoliło urealnić coś, co było najważniejsze w tamtych warunkach, czyli inflację. Co zresztą potem się okazało dla nieszczęścia.
ten okres 89-95 jest ważny, ponieważ byliśmy na drodze, ścieżce, autostradzie do Europy. Ale to wcale nie było takie proste, dlatego że 89-91 to jest otwieranie drzwi, niektórzy mówią otwieranie otwartych drzwi, moim zdaniem otwieranie jednak drzwi, wyłamywanie. To jest okres, o którym nic nie mogę znaleźć, chociaż znam, jak można powiedzieć, główną personę w tym okresie, nic nie jestem w stanie znaleźć. Zadziwiające, z czasem bywa tak w historii, że cały spory 13-14 miesięcy i ani słowa. Jakby nie było tego okresu, od razu jesteśmy 91 i od razu jesteśmy w 92 roku. Od 92 do 95 roku to jest, wędrowaliśmy precyzyjnie do tej Europy. 89-91, trzy podstawowe zmiany. Mianowicie prezes Kubiczek, Franciszek Kubiczek, doktor Franciszek Kubiczek, profesor Franciszek Kubiczek, działacz polityczny z poprzedniej dekady, gorący miłośnik statystyki, w tym szczególnie historii statystyki oraz statystyki wyznań religijnych, to jemu zawdzięczamy to, że w chyba 90 roku Główny Urząd Statystyczny odwiedził biskup Orszulik. Chodził, pokrapywał nas, mówi, pracujecie jak mróweczki. W ogóle jemu zawdzięcza statystyka polska, w ogóle statystyka społeczna w Polsce, rocznik Kościoła Katolickiego. Ku naszemu zresztą zadziwieniu wtedy najmniejsze echo ten rocznik było w środowisku hierarchii wśród księży i hierarchii kościelnej, ponieważ wszyscy oczekiwali. Pięknie wydany rocznik, wspaniałymi mapami. Ale Kubiczkowi zawdzięczamy przede wszystkim coś innego. Kubiczek wykonał trzy gesty, które są niezwykłe dla statystyki. Mianowicie pojechał do Moskwy na spotkanie LWPG i wrócił nie do Warszawy, tylko do Wilna. To jest pierwszy moment, w którym się okazało, że może jesteśmy trochę samodzielni. Jeszcze dokładnie nie wiedzieliśmy, na ile jesteśmy samodzielni, ale już byliśmy tam. Kubiczek zrobił drugą rzecz. W jednym pociągnięciem długopisu skasował wszystkie tajemnice do użytku służbowego, do użytku adresata. Słuchajcie, w jednym momencie w obiegu publicznym znalazły się miliony informacji, których do tej pory nie było. Czy opinia publiczna w Polsce była gotowa do tego? Mam duże wątpliwości, bo to echo nie było takie spodziewane, ale na pewno było tak, że ta informacja się pojawiła i stała się obiegową informacją dostępną dla wszystkich. I trzecia sprawa, wtedy nastąpiło coś najbardziej ciekawego, wizyta w Waszyngtonie. To pan profesor Oleński był wtedy w tej grupie, pan dyrektor Kondrat i właśnie pan Kubiczek. Panowie pojechali, sfotografowali się na dachu BLS-u. Takie piękne zdjęcie mamy w dokumentacji, ale najważniejsze z tego wszystkiego było to, co oni tam powiedzieli. Otóż wtedy powstało przekonanie, że statystyka polska jest bardzo dobra w przygotowaniu do transformacji i że 3 do 5 lat statystyka polska będzie właśnie w standardach europejskich. To bardzo kogoś zabolało wtedy. Zdaje się, że zapłacił tą swoją cenę za to pan prezes Kubiczek. Na przełomie 89-90 w efekcie tego, co było w OBRS-ie. Zrobiliśmy coś, co powinniśmy zrobić natychmiast. I zrobiliśmy natychmiast. Mianowicie Polska wprowadziła nomenklaturę towarowo handlu zagranicznego. To było kluczowe, bo chodziło o zmieniające się relacje towarowo-rozliczeniowe z Europą Zachodnią. Wprowadziła NACE, czyli klasyfikację działalności gospodarczej i wszystkie pochodnie. Wtedy też w Polsce zainicjowano późniejszy dekalog. W 92 roku przyjęty na obszarze Komisji Europejskiej, a w 94 roku na całym świecie. Dekalog, jak my to nazywamy, że to te podstawowe zasady działalności statystyków w którejś tam przestrzeni. I wtedy też zaczęło się na serio programowanie badań. Zaczęto tworzyć program badań, ale znowu, tak jak zwykle, tu już nic się nie da, znowu się zaczęły zmiany. Chciałem użyć przymiotnika, nie powinienem, zmiany kadrowe departamentów wiceprezesów.
Tutaj jest u samego domu jest zapis taki, że w Eurostatem nawiązaliśmy kontakty i podpisaliśmy w październiku 90 roku wspólną deklarację. Jeszcze nie wiedzieliśmy, co możemy i z kim, na jakich warunkach podpisać umowę, ponieważ kto by się wtedy zadawał z kapitalistami, jeszcze szczególnie z Unią Europejską. EWG wtedy było. Ale przecież tam się zdarzyła jeszcze jedna rzecz, pan profesor Koros doskonale to pamięta. Mianowicie w 89 roku zwalił się do nas Bank Światowy. On uznał, że jesteśmy coś pośredniego między Pakistanem a Irakiem, w związku z tym oni przyślą ekipę 10 dżipów, 5 dżipów to będzie ochrona z karabinami maszynowymi, a 5 to będą ankieterzy, oni nam zrobią metodologię, wylosują próbę, przeprowadzą badania, opracują. Jeśli dobrze pamiętam, to wtedy coś się zdarzyło niezwykłego. Myśmy powiedzieli, że coś podobnego jak minister Waszczykowski powiedział, że nim u nich zaczęła się statystyka, to już myśmy mieli niezłą szkołę statystyczną w XIX wieku. Mianowicie podziękowaliśmy, poprosiliśmy, żeby my mamy metodologię, mamy uczony, mamy aparat, w związku z tym dajcie nam pieniądze. Oni się na nas obrazili i pojechali. Wrócili do nas dopiero w połowie lat 90., w 94 roku i na podstawie naszych badań zrobili analizę ubóstwa. Ta analiza była niezwykła zupełnie, dlatego że wyszło, że poziom stratyfikacji społecznej, zróżnicowania społecznego jest dużo mniejszy niż myśmy oceniali. Myśmy bardzo surowo oceniali te wyniki. I myślę, że ten kontakt z Eurostatem miał ogromne znaczenie dla lat 90. Zresztą prawdę mówiąc, chyba to lata 90. Tu jest błąd w ogóle, to chodziło o nawiązanie tylko do lat 89-95. Mianowicie myśmy wiedzieli doskonale w 80-81 roku, na czym polegają problemy statystyki. Mieliśmy przecież kupę ludzi i pamiętam rzecz niezwykłą zupełnie, kiedy w listopadzie 81 roku odbywał się strajk w GUS-ie. W sali 146, teraz 149, usunęliśmy ławki, zebrała się prawie cała załoga i wykład o szkodliwości ekonomicznej strajku wygłosił profesor Blaszek Zienkowski. To była fenomenalna sytuacja. Był cały głos w sali i na korytarzu. Myśmy wiedzieli, że do tego jest potrzebna informacja. Myśmy robili zarówno w 80, jak i w 81 roku coś, co dzisiaj mało kto wie. Mianowicie biuletyny żeśmy robili. GUS ogłaszał biuletyn, Komitet Zakładowy Solidarności też ogłaszał biuletyn. Bardzo żeśmy się zresztą zasłużyli pod koniec 81 roku, ponieważ napisaliśmy list otwarty do generała Jaruzelskiego, że te wszystkie informacje, które oni podają, to jest lipa, bo to jest nieprawda. No i potem natychmiast, jak 13 grudnia wybuchło, do 14 rano nas przytulili bardzo solidnie. Cała ekipa, która maczała w tym palce, wyrzucili. Najpierw wyrzucili poza budynek, a to było kilka stopni mrozu. A potem wpuścili w końcu do holu, że już mogliśmy tam w tym holu być. Nie umiem znaleźć materiałów, będę szukał, mam uzgodniono spotkanie i tak zwany autowywiad z doktorem Brzydkiewiczem. Chcę tą lukę wypełnić, chcę się dowiedzieć, jak to było. A teraz chcę na chwilę się odnieść do tej książki, która się ukazała w 93 roku. Ona jest, to jest jeden z ciekawszych materiałów, który się ukazał. Ciekawe jest to, kto pisał i ciekawe także jest, kto nie pisał w tej książce. Otóż 93 rok to był początek kadencji profesora Olejskiego. Materiał, który napisali, który zresztą głównie napisał profesor Tadeusz Walczak, jest nowoczesny, on był równie dobrze brzmiał w 95, jak i w 2005 roku. Otóż współczesne wyzwania statystyczne, to jest informacja statystyczna, stanowi część infrastruktury państwa i społeczeństwa. Czyli statystyka to jest nauka o państwie, tak naprawdę. Uświadomiono sobie, że organy państwa mają potrzeby informacyjne. Uświadomiono sobie, że istnieje konieczność dopasowania statystyki do wymogów gospodarki rynkowej, czyli dostosowania metodologii i systemu informacyjnego do standardów międzynarodowych. Czyli
zadekretowano wtedy zmianę w treści kierunka w sposobie prezentacji informacji z uwzględnieniem potrzeb informacji. Ja zaznaczyłem to SIP, dlatego że to było niezwykłe zupełnie. To było bardzo wcześnie, na bardzo wczesnym etapie rozwoju naszej statystyki. Czyli to, co ja dzisiaj nazywam społecznym audytorium statystyki, czyli administracja, samorządy, parlament, nauka, organizacje społeczne i polityczne, jednostek gospodarczych, mediów, reprezentacji społeczeństwa, to było to, co się składa na dzisiejszy audytorium. Ciekawe jest w ogóle to, że nie było indywidualnego odbiorcy. Nie może, wtedy jeszcze profesor Walczak nie wyobrażał sobie, że istnieje coś takiego, a za przeproszeniem Kowalski, z całym szacunkiem dla pana dyrektora Krzysztofa Kowalskiego, istnieje obywatel ten, który ma indywidualne potrzeby informacyjne wynikające ze statystyki. Zaczęto tworzyć autentycznie, próbowali rozpoznać potrzeby i tworzyć te programy odpowiednio do potrzeb. Najważniejsze moim zdaniem zmiany, które wtedy zaszły, to były zmiany, które oni projektowali, to były zmiany dotyczące sfery społecznej, statystyki społecznej. Rynek pracy, warunki bytu, oświata, kultura, zdrowie. Wtedy przewidywano takie magiczne słowo monitoring. Zakładano, że istnieje coś takiego, takie narzędzie, które pozwala na bieżąco, magiczny sposób obserwować puls życia społecznego i gospodarczego. To się nigdy nikomu na świecie do końca nie udało. Chociaż są takie, dzisiaj tą funkcję zagospodarowało w chamski sposób, zagospodarowały biura badań i opinii publicznej. To nie jest monitoring. Oni udają, że to jest monitoring, ale to jest nieprawda. Natomiast ten monitoring to było jednak narzędzie. Coś pośredniego to są te komunikaty roczne, ale mało kto wie, że wtedy próbowano w latach, w pierwszej połowie lat 90. próbowaliśmy robić dekadówki. Byśmy badali ceny dekadowo. Myśmy robili informacje dwutygodniowe. Miesięczne to była rutyna w ogóle. Miesięczne, narastające, kwartalne. I wreszcie zaczęliśmy na serio, bardzo na serio, przebudować metody badań. To był okres, w którym kilkadziesiąt osób wyjechało do Stanów. Nieco później kilkadziesiąt osób wyjechało do Kanady na szkolenia. Czyli uczyliśmy się metodologii. Robiliśmy bardzo dużo wtedy. GUS był otwartą instytucją. Myśmy odbywali wykłady publiczne. Bo co półtora miesiąca w GUS-ie w Alejach Niepodległości 208 odbywał się wykład publiczny zawsze przez wybitnych profesorów, który był dostępny dla wszystkich. To, co było ciekawe w ogóle, co zresztą do czego byliśmy częściowo przygotowani, to jest próba dostosowania się do standardów międzynarodowych. Największe znaczenie dla nas miały prace, które prowadził Zienkowski i Zakład Badań, czyli rachunki narodowe. Ale klasyfikacja NIST, czyli klasyfikacja działalności gospodarczej, która wtedy rozpoczęta i wprowadzona bardzo szybko, zaowocowała tym, że pod koniec lat 90. klasyfikacja działalności gospodarczej stała się obowiązującym systemem klasyfikacji definicji w całej gospodarce. W rachunkowości, bankowości, finansach, działalności przedsiębiorstw. To było ładnych parę lat działalności. Wtedy po raz pierwszy także wybuchła, można by powiedzieć tak, wybuchła sprawa ochrony danych jednostkowych, która w 2009 roku zafunkcjonowała największym spektaklem prawno-statystycznym, kiedy zorganizowano w Krakowie Polska Akademia Umiejętności zorganizowała seminarium tajemnica statystyczna w postępowaniu karnym. Stałym elementem zagrożenia tajemnicy statystycznej był kodeks karny, który zakładał, że sędzia, prokurator może zażądać informacji. Nie wiem, co się stało z tą statystyką, w każdym razie sądząc z nowelizacji z 2015 roku, sporo tych ochronnych elementów mogło być nieco odsłonięte, ponieważ zakres informacji jednostkowej, indywidualnej dostępnej do przetwarzania bardzo się poszerzył. Jeśli źle to czytam, to moja radość by nie miała granic. Coś, co stało się najważniejsze w relacji publiczna, statystyka, opinia publiczna, to było to, co żeśmy zafunkcjonowali jeśli chodzi o latach 90-95, a potem rozwinęliśmy to 96-2001. Po 2001
pierwszym roku w następnym. Myśmy wymyślili wtedy system, tam profesor Oleński, prezes GUS-u, dał nam wolną rękę, ingerowo. Zrobiliśmy cały system informacji prasowej. Konferencje prasowe, indywidualne zamówienia dziennikarzy, briefingi, wyświetlacz na budynku, informacja, która występuje, mieliśmy bardzo agresywną politykę informacyjną, system budowy komunikatów polegający na tym, że na początku każdego tekstu był tak zwany lead, to jest 6 do 8 wierszy wytłuszczonym drukiem, które dziennikarze żywcem przepisywali. Reagowaliśmy natychmiast, jak ktoś palną głupotę w trasie radiu czy w telewizji. Dzisiaj się tego nie robi, bo pewno byłoby to trudno zrobić. Wtedy, jak ktoś głupotę palną, natychmiast reagowaliśmy. GUS walczył, protestował. To było bardzo trudne, ponieważ dziennikarze są plemieniem dzikim, dzikich ludojadów i nienauczalnych. Po prostu nienauczalnych. Dziennikarze w sposób niezwykle uproszczony pojmują, nic się nie zmieniło, moim zdaniem wprost przeciwnie, ponieważ liczba dziennikarzy kompetentnych się gwałtownie zmniejsza, bo nie chodzi o informację, chodzi o kreację medialną. W związku z tym ważniejsze jest to, czy dziennikarz ma krzywy krawat, albo czy ma brzydką minę, niż to, czy on powiedział prawdę, czy nieprawdę. Dziennikarze się prześcigają w takiej sytuacji. To było bardzo ważne. Dzisiaj w holu GUS-u, jeżeli wejdziecie na prawo, na lewo się idzie do tych muminków tam, żeby wejść do budynku, na prawo jest press room. To było takie miejsce, w którym dziennikarze mogli przyjść. To było miejsce, w którym oni mogli się nagrać. Na rogu budynku A, to wtedy powstało to informatorium. Było miejsce, gdzie można było przyjść w ulicy bez żadnych koncertów, dostać publikacje, dostać materiały, skorzystać z pomocy i zresztą także złożyć zamówienie na informację. Wtedy też jakby echo jeszcze zaczęło się także bardzo znaczący postęp, jeśli chodzi o informatykę, o obrachunki. Ewolucja GUS-u w tym zakresie to jest osobna bajka albo osobny nut w tej bajce. Mianowicie do tego w przyszłości chcę wrócić, bo to jest bardzo ciekawe. Ja od momentu, kiedy ja przyszedłem, kiedy był Zakład Techniki Statystycznej, jeszcze mieliśmy, nie wiecie, co to jest, taką skrzynkę, drut i mieliśmy przetrząsarkę. Mieliśmy bultery, bulteksy, a jak chyba w 70 roku mieliśmy ICL 1905, to była pierwsza maszyna na świecie, to zbudowano pokój, a w pokoju zbudowano klatkę na sprężynach z nadciśnieniem septyczne, żeby broń Boże żadna bakteria, opad, mysza albo inna żywioła tam nie wlazła, nie zepsuła tego systemu. Tam się wchodziło w specjalnych fakturach. Dzisiaj, kto się dzisiaj tym przejmuje? I wtedy też po raz pierwszy próbowaliśmy, nigdy się nam to do końca nie udało, nigdy się GUS-owi tego nie udało i nigdy nikomu na świecie się nie udało, żeby rozpoznać potrzeby informacyjne. Ja jestem socjologiem, mam mnóstwo badań z tego zakresu i moje przekonanie, zgodnie zresztą z teorią potrzeb Katony, to ja jestem zdania, że potrzeba informacyjna poza potrzebą egzystencjalną na poziomie głód, pragnienie, przeżycie, ciepło, zimno, nie istnieje w ogóle. Ona jest produktem ukształtowania społecznego. Jeżeli się tego nie ukształtuje, to ludzie taki potrzebny. My mamy wiele przykładów na to, jak próbowaliśmy obdarzyć ogromne grupy zarządcze informacją, jak dzielnie te grupy się broniły przed tym, żeby otworzyć rocznik, otworzyć komunikat, przeczytać informacje, żeby cokolwiek z tym zrobić. Ta publikacja, o której ja mówiłem, z 1993 roku, ma bardzo ciekawy zestaw. Nie ma nazwisk. W tym składzie był wiceprezes 74-89, wiceprezes 82-89, dyrektor departamentu, którym to był Departament Analiz i Informacji, wiceprezes 72-90, dyrektor Departamentu Kadr, dyrektor Departamentu do Spraw Międzynarodowych, czyli poprzedni kolegi Mroczkowskiego. Ludzie, którzy byli naprawdę ukształtowani w tamtym okresie, bardzo mocno z tamtym okresem związani, mieli taką świadomość i podpisali to. Poza tym to jeszcze występowali jako listek figowy. Rafał Mozołowski, czyli nasz człowiek z archiwum, Jasiu Berger, ludzie, czy Rajewski, który był pracownikiem w Zakładzie Badań. Najważniejszą rzeczą z okresu 92-95
które staliśmy się częścią Europy, nie znaleźliśmy się w Unii Europejskiej. Mianowicie to jest ustawa. Pracował nad tą ustawą profesor Oleński z zespołem i pracował przy pomocy, przy wsparciu znacznym pana Baudin. Ogromna postać, ogromny, dużego formatu człowiek, który chyba dzisiaj jest, jeśli dobrze pamiętam, w biurze MIS-u, w tym Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. Statystyk francuski, ale on jest i francuski, i angielski, i w ogóle on jest światowy. Z tej poprzedniej informacji zapomniałem o jednej rzeczy. Mianowicie od chyba 90 roku do 98 albo 99 roku wydawaliśmy wkładkę miesięczną w Rzeczpospolitej. Nazywała się to Statystyka Polski. Ja miałem zaszczyt tam pisać w tym felietony. Komentarze wyjaśniające, objaśniające, czyniące publiczności jasnym to, co jasne w statystyce nie jest. Bardzo zresztą byłem z tego dumny, a potem w sposób idiotyczny zupełnie, ze względów na melanizację prawa, zmieniono, zrezygnowaliśmy z tego, mimo że Rzeczpospolita najpierw chciała za grosze nam to robić, a potem się tak zdenerwowali tym, że to wypadnie, że powiedzieli, że za darmo nam to będą robić, żebyśmy zapłacili koszty techniczne wkładu. Ale reforma jest konsekwentna, jak nie, to nie. Nie wiadomo, nie można było znaleźć jakiegoś paragrafu, żeby to zrobić. Ja myślę, że to chodziło w ogóle o to, że dla całego pionu analiz opracowań i osób po roku 2000, i osób, które tym zarządzały, było to straszne wymaganie. Dlatego, że to trzeba było po pierwsze zrobić w terminie, po drugie zrobić dobrze i po trzecie zrobić w sposób jasny, rzetelny, przeczysty. Wtedy też mieliśmy jedyny chyba sukces w historii polskiej statystyki. Prezes GUS-u był od 92 do 94 roku przewodniczący Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Potężna pozycja społeczna. To nie jest tylko zasługa osoby, to jest także zasługa tego, co się w tej statystyce działo i jakie procesy w tej statystyce się dało uruchomić. Zwracam uwagę, przed grzeczność, zwracam uwagę, że nie wymieniam nazwiska tego, tej uprawnionej osoby. Trzeba wspomnieć o jednej rzeczy niezwykle ważnej, która do dziś dnia ma wpływ na to, co my robimy, znaczy rachunki narodowe Leszek Zienkowski. On przecież tworzył to w latach 60., kiedy jeszcze był chyba, nawet chyba nie był doktorem, panie profesorze. On wtedy, kiedy pracował, kiedy pani Krzeczkowska go zatrudniła, to on wtedy także powstał ośrodek regionalny, badań regionalnych w Katowicach, które rachunkami narodowymi ożywiły się bardzo urzędy statystyczne województwa. Bardzo się ożywiała biblioteka. Biblioteka niezwykła, ona, radzę zajrzeć do historii, którą pani Łazowska napisała, bo to jest chyba jedyna biblioteka na świecie, która w wyniku wojny nie straciła, tylko zyskała książki. Ocalona przez statystyków, którzy się dali przywiązać do tej, wywieziona do Krakowa, wróciła do Warszawy po 1945 roku. Unikalna. Do tej pory zresztą się bardzo się ożywiła także nasza działalność. I ta ustawa, którą wtedy przyjęto, jakby z klamrą zamykając 29 czerwca 1996 roku, to ta ustawa wprowadziła kilka niezwykle istotnych rzeczy. Otóż statystyka, artykuł 3, statystyka miała obowiązek przekazywania rzetelnych, transparentnych, terminowych, przejrzystych informacji o warunkach życia, ekonomii, demografii i sprawach społecznych. Ona chroniła dane. Jednostkowe dane identyfikowane były pod pełną ochroną. Ona nakładała obowiązek upublicznienia informacji. Ona nakładała na prezesa GUS obowiązek publikowania tej informacji. Ona upoważniała GUS do prowadzenia rejestrów. Bez tej ustawy byśmy pewnie nic nie zrobili. Na przełomie, w połowie właśnie lat 90. zaczęła się procedura akcesji. Myśmy byli zdeterminowani, kraj się przygotowywał do wejścia do Unii Europejskiej. Na początku 94 roku 6 krajów Europy Środkowo-Wschodniej podpisało tak deklarację, że będzie zmierzało do standardów europejskich. Tutaj ten trend, o którym ja mówiłem, o klasyfikacji, to jest
93 KD4, to jest klasyfikacja wyrobów i usług, 95 Polska klasyfikacja wyrobów i usług. Te badania doprowadziły do tego, że przyjęliśmy to jako standard. Ale to nic nie ma tak fajnie. To się dobrze zaczęło, niekoniecznie się dobrze skończyło. Ustawa weszła z dniem 1 stycznia 1996 roku. Nastąpiła nagła zmiana z zaskoczenia na stanowisku prezesa GUS-u. To nie wstrzymało procesu transformacyjnego. Gdybym miał reasumować ten okres 89-95, bym powiedział tak. Ten okres podarował nową ustawę, nowe kierownictwo, Radę Statystyki, zaawansowany proces akcesyjny, przedłużoną kadencję prezesa GUS-u, spisy 2002, bardzo skomplikowane, czyli można powiedzieć, jak odczytano, odczytano dobrze ustawę, mianowicie powołano Radę Statystyki, która wskazała prezesa, którego powołał premier. I sprawa była prosta, czyli Ordnung und Sein, prawo jest prawo. Inna sprawa, że to jakby się nijak nie miało do tego, co go naprawdę. Akcesja się zaczęła tak naprawdę w 1998 roku, kiedy zespół TAIEX pod przewodnictwem Tima Holta, to był szef Urzędu Statystycznego chyba w Wielkiej Brytanii, nie wiem, dokonała tak zwanego screeningu. To było fenomenalne osiągnięcie Statystyki Polskiej, ponieważ zapis był, miał tyle. Miał dwa kapity. Statystyka Polska spełnia w pełni warunki akcesji do Unii Europejskiej, bez żadnych zastrzeżeń. I drugi, Polska ma zorganizować spisy powszechne oraz w sprawach uzgodnionych ma doprowadzić się do tego, jak się to było. Tych uzupełnień, bo tam na te 1384 wskaźniki 75% mieliśmy gotowych, 100 nas nie dotyczy, a reszta to jest w ogóle problem. Mieliśmy się dopasować, bo musimy zupełnie na tyle. 2002 rok to był jeden z najbardziej, powiedzmy, Somosiera to jest małe piwo w stosunku do tej szarży, którą GUS wykonał w 2002 roku, organizując dwa spisy jednocześnie. Dwa spisy to jest powszechny spis rolny, i spis rolny, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Sprawa była skomplikowana podwójnie, ponieważ wymyśliliśmy sobie optyczny odczyt danych. To była taka maszynka do formularzy specjalnie drukowanych. Afera była za aferą dlatego, że próbowano śledzić GUS bez przerwy, czy była korupcja, czy kto dostał, jaka firma dostała, dlaczego firma dostała. Chodziło w ogóle o to, że przy wypełnianiu tego formularza trzeba było ściśle trafić w te określone kratki. I potem ten formularz odczytywał optyczny dar. Zresztą większość, spora część tego sprzętu się wylądowała w Urzędzie Statystycznym Warszawy 1 sierpnia 2021. Sporo tam tych zostało. To był chyba niezbyt dobry pomysł, bo rodziło to ogromną ilość problemów polegających w ogóle na tym, że maszyna czyta tak jak widzi. A widzi różne rzeczy w związku z tym, co jest jedynka, siódemka, czy to jest kawałek piątki, czy to może jest ósemka, czy trójka, w ogóle to czy paproch, tak. O, profesor powiedział o rzeczy niezwykle istotne. Się okazało, że kilkanaście procent tych błędów to były błędy wynikające albo z błędów na klawiaturze, albo z błędów na ekranie. Bo w związku z tym czytnik czytał, jak się mu wkładało ten formularz, to te paprochy, które poszły razem, te nitki z papieru, poszły razem z formularzem. Ten wysiłek, można powiedzieć, częściowo nam się opłacił. Częściowo nam się opłacił, to znaczy nie do końca nam się udało zrobić wszystko w tym okresie. Część tych rzeczy przeszła na okres pospisowy. W związku z tym każdy spis, to jest bardzo kosztowna impreza i każdy spis rodził ogromną dyskusję co do zasadności kosztów. Już wtedy powstał pomysł, żeby może w przyszłości albo w ogóle spisów nie robić. Patrz Dania od 70 roku, która nie robi spisów, albo jednak robić je oszczędnie, albo inaczej, może jak Amerykanie, może reprezentacyjne. W każdym razie te czytniki nie były najlepszym pomysłem, ale się okazało, że w historii badań masowych GUS-u to nie jest jedyny nasz wybór, który może niekoniecznie się sprawdził. W 2004 roku uznano, że mamy gotowość akcesyjną.
I w związku z tym dostosowaliśmy się do tego, rozbudowano na przykład zespół, którym rządził dzisiaj pan Brączkowski, mianowicie zespół współpracy. Mnóstwo, tam on nawet miał taki dodatek współpracy i integracji europejskiej. Wtedy chcieliśmy nie tylko współpracować, ale w ogóle chcieliśmy się bardzo integrować. Normalnie od cały czas, od 1989 szła standardowa działalność. Publikowaliśmy roczniki, kwartalniki, miesięczne informacje, publikowaliśmy komunikaty, organizowaliśmy konferencje, to funkcjonowało. GUS znalazł się we wszystkich instytucjach europejskich, we wszystkich komisjach, ale nie tylko w Eurostacie, ale także w OECD, także w agentach ONZ-owskich. Bardzo zresztą byliśmy aktywni, szczególnie jeśli chodzi o okres akcesyjny. Okres 2004-2016, ostatni okres, który ja na swoją odpowiedzialność nazwałem rozwój, stabilizacja, czyli regres w latach 2004-2016. On się składa z trzech różnych okresów i niestety każdy z tych okresów ma jakby inny zakres czasowy procesów, zjawisk, które się toczą, a inny zakres kadencji prezesów. W 2006 roku w połowie drugiej kadencji został odwołany prezes GUS-u. Po perturbacjach trwających prawie 5, 6, 7 miesięcy powołano prezesa, który funkcjonował do 2011 roku, którego nagle odwołano 4 miesiące przed spisem. Przed spisem w 2011 roku, przed spisem ludności mieszkań. Nie był to fortunny pomysł. Rzadko się robi coś takiego, że w drodze do portu przy przejściu przez Przemyśl wysadza się na ląd kapitana, ponieważ kapitan się nie podoba. I w związku z tym potem dalej statek płynie, improwizując. Trwały, tak jak zawsze, trwały. Następna kadencja prezesa 2006-2011 zakończona kilka miesięcy, 31 marca. Jak wiecie, w tej chwili trwa nabór, chociaż to już chyba nie jest element historii, ale może być znaczącym puentą tego okresu, bo ten proces rekrutacji czy naboru jest bardzo interesujący. Coś, co się zdarzyło między 1996 a 2016 rokiem, to jest to, że bardzo żeśmy rozbudowali system konsultacyjny, czasem do granic wyobraźni. Mianowicie mnożono konsultacje, porozumienia, zespoły, a to przedsiębiorcy, a to bankowcy, a to organizacje społeczne, a to grupy, komisje sejmowe. Z tego właśnie, prawdę mówiąc, niewiele wynika, bo te doświadczenia mieliśmy jeszcze z lat 20., kiedy Rada Statystyki składała się z 9 osób, a konsultacja składała się z kilkunastu rozmów prezesa Buzka z ministrami czy wiceministrami właściwymi do spraw statystyki. Coś, co niezwykle jest istotne, mianowicie to, że rząd brał odpowiedzialność za program. Od 1996 roku decyzją Rady Ministrów program był dokumentem oficjalnym, czyli program był własnością rządu, a nie własnością GUS-u. W związku z tym GUS jak był wykonawcą tego materiału. Jedno z najważniejszych rzeczy, które ja uważam, że się zdarzyła między 2006 a 2011, to jest, ja to nazywam, nowy zaciąg dyrektorów. Z 16 USów w 12 prezes powołał młodych ludzi z doktoratami, którzy mają powiązania z nauką. To spowodowało to, że dzisiejsze urzędy statystyczne razem, wszystkie te 16, bo przecież urzędy między sobą kooperują, znakomicie funkcjonują lepiej i ich produkcja, według mojej oceny, jest porównywalna, jeśli nie lepsza, od produkcji Głównego Urzędu Statystycznego. Ten problem się zakończył niestety w
półprzerwany proces, nie bardzo wiadomo, co jakby się dalej potoczyło, ponieważ to był problem specjalizacji urzędów statystycznych województwa. Przerwanie czy reinterpretacja tego programu spowodowało coś niezwykle niejasnego, w ogóle ta specjalizacja to jest pewien problem, wiele statystyk na świecie taką specjalizację ma. Druga rzecz, która jest bardzo ważna i która w niektórych przypadkach zaawansowała fantastycznymi wynikami, to jest, są ośrodki badań regionalnych w WUS-ach. One się znakomicie spisują w ogóle i robią praktycznie we wszystkich WUS-ach, one robią rzeczy niezwykle ciekawe, właśnie między innymi w ramach specjalizacji. W tym jeden z najciekawszych, najważniejszych badań WUS-owskich to są badania transgraniczne robione na całej granicy wschodniej, czyli od Podkarpackiego przez Lubelskie, Podlaskie do... To są jedyne badania w tej skali robione na świecie i jedyne badania w Unii Europejskiej, które na granicy zewnętrznej Unii. Te badania są robione niezwykle, one mają bardzo bogaty zakres i stało się w tym okresie coś bardzo niedobrego, kiedy zlikwidowano, to chyba jeden z najbardziej samobójczych pomysłów, kiedy zlikwidowano zaplecze intelektualne GUS-u, mianowicie zakład badań. Zaważyły to trudna sytuacja finansowa GUS-u, bo bez przerwy mu obcinano pieniądze, odmowa sfinansowania ZBS-y i kunktatorstwo panu, a ściśle mówiąc profesora Samsonowicza, który bez mrugnięcia okiem skasował, bo on bronił centrali panu i wcale go to nie interesowało, że statystyka nie będzie miała nauki. Do dziś dnia się boksujemy z tym problemem. GUS-owi jak wody, jak tlenu potrzebne jest zaplecze naukowe, bo to jest chyba jeden z niewielu resortów, który w ogóle nie ma takiego zaplecza. I aż strach pomyśleć, Ministerstwo Finansów, Gospodarki, Pracy, wszystkie te resorty, Narodowy Bank Polski, mają swoje instytuty, mają departamenty badawcze. To dlaczego? Z czym my mamy konkurować, jeżeli oni mają instytuty, a my nie mamy? Komisja Metodologiczna, która funkcjonuje jako organ doradczy, o spisach powszechnych 2010-2011 nie chcę szczegółowo mówić, bo nie przemyślałem się tego do końca. To jest zbyt blisko i zbyt wiele od tej osobistej odniesień mam do tej całej sprawy. Jedno jest pewne, niewątpliwie jest to próba dokonania gigantycznego przełomu. Próba włączenia do spisu internetu, handheldów. Ogromna podbudowa dokumentacyjna i informacyjna. Jedna z najważniejszych rzeczy, z których państwo nie skorzystało, a które GUS zrobił. Mianowicie to jest weryfikacja rejestrów. GUS zrobił, wykrył, wskazał błędy, poprawił u siebie, ale oni u siebie nie poprawili. A żadna z tych instytucji, organizacji nie zadeklarowała chęci poprawienia tego. Czyli właściwie między 2011 i 2016 muszę nad tym popracować, ponieważ zarzucono mi, zostałem obarczony podejrzeniem braku obiektywizmu w opisie okresu 89-2016. Nad tym obiektywizmem bardzo pracuję od 2003 roku, kiedy zostałem usunięty z GUS-u i przytulony przez Urząd Statystyczny Warszawy, któremu do tej pory zostałem wierny i pracuję z PTS-em, żeby oceniać spisy 2010-2011, musiałbym się poważnie nad tym jeszcze pomyśleć, popracować i pewno nie ulega żadnej wątpliwości, że będzie to musiało być oparte także o szczegółowe rozmowy, to bardzo delikatne jest określenie dyskusji, którą muszę przeprowadzić z panem dyrektorem Lichaszewiczem, który jest spiritus mowem z tego spisu. W ogóle nie chciałbym ani oceniać tego, ani wartościować, ale wiadomo, że spis jest pewnym problemem, zawsze spis jest problemem. W naszych warunkach, w tej sytuacji był wyjątkowo problemem, dlatego że niektóre rzeczy, podobnie zresztą jak w 2002 roku, się nie udały do końca. To ma istotny wpływ i na informację publiczną, i ma istotny wpływ na sytuację GUS-u. Natomiast to chyba nie jedyna rzecz, która o tym trzeba powiedzieć. Co zostało z tych 26 lat?
Z mojego obszaru działalności został press room, zostało wyświetlacz na budynku głosu, zamierzona komunikacja z mediami, okrojone konferencje prasowe. Co zniknęło? Uważam to za błąd. GUS powinien prowadzić aktywną politykę informacyjną. GUS powinien reagować na błędne interpretacje danych statystycznych. GUS powinien zasilać się informacyjnie różne sektory tego społecznego audytorium. Mamy problem. Marginalizują nas ci, którzy mają interes w tym, żeby korzystając z naszej bazy, albo odbierając nam tą bazę, żeby prowadzić to Ministerstwo Finansów, Zdrowia, Oświaty, MSW. W okresie REGON-u pękła mistyfikacja medialna, którą opowiadane całe lata opowiadali, że to statystyka i GUS i USY blokują rozwój małych jednostek gospodarczych. Okazało się, że wyszło to od nas i dopiero stał się chorób, ponieważ samorządy w ogóle się z tym nie dały rady i są jeszcze większe opóźnienia. Coś, co ja uważam za błąd powszechny, publiczny państwa, mianowicie coraz częściej akty prawne, decyzje i rozstrzygnięcia prawne nie są oparte żadną informacją statystyczną. Premier, wicepremier, sejmowe komisje i ministrowie, kiedy ogłaszają tak fundamentalne akty, programy jak Rodzina 500+, powinny dysponować gotowym opracowaniem, analizą. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma żadnego pojęcia, o jakiej masie ludzi mówi, o dzieci mówi, jakiej liczby rodzin. To są niesamowite rzeczy, gdy się wędruje od jednej wartości do drugiej. Każda decyzja tego rodzaju, po to jest statystyka, ona powinna pracować najwięcej na rzecz władzy, samorządu i społeczeństwa. I już nie będę, tylko chcę jedną rzecz powiedzieć, bo ona dla mnie osobistą satysfakcję stanowi. Od 98 lat statystyka publiczna, Główny Urząd Statystyczny jest jedynym systemem, który w sposób ciągły, spójny, jednorodny działa bez zmiany nazwy, bez zmiany kompetencji zakresu. Chociaż szarpią i obgryzają nas licznie. I co jest niezwykle istotne, to co się stało 18 lipca 1918 roku, do dziś dnia nie traci aktualności. Za dwa lata będzie 100 lat i będziemy się mogli pochwalić, że jesteśmy jedynym urzędem w Europie, który zachował swoją nazwę i który zachował swoją tożsamość, mimo że tak wielu rzeczy, tak ważnych zmian, tak ogromnych przemian, które zaistniały w kraju. O podsumowaniu będę mówił po tym, jak pan profesor Oleński. Strasznie dużo panu profesorowi ukradłem czasu. Zamierzenie było, że to będzie krócej. Ja mam zawsze problem, przepraszam was bardzo, mam zawsze problem z tym, żeby mówić krótko i treściwie i w sposób zdany. Ciekawie mówię, treściwie mówię, ale w sposób krótki, to mam trudność. Dziękuję bardzo.